Siemanko, cześć. Z tej strony Paweł Fiszmaniak. Dzisiaj jestem na przystanku Bielawa i będę chciał Wam pokazać ten nowy namiocik Social Bivy od Caperlana. To jest Social Bivy XL. Pokażę Wam, jak łatwo i szybko można go rozłożyć. Zapraszam. Namiot mamy spakowany w taką torbę. No i co? Kładziemy. Dwie sztyce do przedniej ściany namiotu. Namiot jest spięty. Mam nadzieję, że mi się to szybko uda. Rozkładamy go na boki. Kładziemy go tak, że tutaj mamy część górną. No i najprościej teraz sobie wejść pod spód, podnieść do góry daszek i wszystkie. Teraz Wam pokażę. I z drugiej strony. I tak naprawdę już mamy namiot rozłożony. Teraz przednie rurki i opinamy. Tak jak widzieliście, bardzo szybko się rozkłada. W zestawie mamy komplet szpilek wkręcanych. Także ja teraz powbijam, a później Wam pokażę w środku, jak wyglądają sztyce. Każda ze ścian ma osłonę od deszczu. Rozpinamy sobie i rolujemy. Również mamy moskitierę na zamek. Pokażę Wam później, jak to wygląda. No, jesteśmy w środku. Tak to wygląda. Przednie drzwi oczywiście też na zameczki. Tutaj na górze mamy bardzo fajnie, bez kilka pieszaczków ruchomych, czyli na klucze, latarka. No i jedyne to są te dwa pałąki, które wkładamy tutaj. Ja sobie to wydałem. Także jak na taką pogodę jak teraz jest, czyli mega upalnie, komary, to jest idealne. Pokażę Wam, jak już wstawiłem łóżko. Ten namiot Social Bivy nie ma podłogi. Ja sobie kładę to po plandeku, żeby później łóżeczko Caperlana. Tutaj lodóweczka, stolik. No i zaraz resztę gratów muszę wyłożyć. Największe łóżko, widzicie, jak się mieści na spokoju. Tutaj wchodzą dwa duże łoża. Mniejsze to na pełnym luzie. No ale nie oszukujmy się, to jest Social Bivy. Jak samo to mówi, to jest namiot przystosowany do spędzania czasu siedząc.